Polsat w swoich szeregach ma wielu znakomitych dziennikarzy i celebrytów, którzy swoim wizerunkiem powinni dbać o reputację stacji. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Uwielbiana dziennikarka właśnie została publicznie upokorzona przez własnego męża na oczach fanów. Polsat jako jedna z trzech największych i najbardziej wpływowych telewizji w swoim kraju, bezustannie dbać musi o swój nienaganny wizerunek. Zapewnia jej to stałą sympatię widzów oraz rosnące wpływy z oglądalności, która w tym momencie jest naprawdę imponująca. Czasem jednak dochodzi do sytuacji, których nikt nie jest w stanie przewidzieć. Właśnie jedna ze szczególnie popularnych dziennikarek telewizji Polsat została publicznie upokorzona przez własnego męża, czego z pewnością się nie spodziewała. Dziennikarka telewizji Polsat rozgrzała internautów odważnymi zdjęciami. Agnieszka Chyrzy jest wyjątkowo lubianą polską dziennikarką, która od wielu lat współpracuje z telewizją Polsat. Jej związek z piosenkarzem Grzegorzem Chyrzym uważany był swego czasu za jeden z najgorętszych w polskim showbiznesie, co zapewniło parze wyjątkową popularność również w mediach społecznościowych. Gwiazda lubi dzielić się ze swoimi fanami zdjęciami, a od czasu do czasu pozwala sobie na opublikowanie wyjątkowo kuszących fotografii. Tym razem pochwaliła się swoją zmysłową figurą w stroju bikini, co szybko wywołało zachwyt u męskiej części jej fanów. Internauci zachwycali się urodą kobiety, jej zgrabną sylwetką oraz ponętnymi kształtami, nikt jednak nie spodziewał się, że głos w sprawie zabierze także mąż celebrytki. Mąż nie miał dla niej litości. Upokorzył ją przed wszystkimi kuszące zdjęcie i momentalnie zasypała cała lawina komentarzy od zachwyconych mężczyzn, a wśród nich jedno zdanie szczególnie rzucało się w oczy. Wezwij policję i powiedz, żeby przyjechali na Instagrama. Gorący temat, napisał jeden z fanów. Niespodziewanie odpowiedział mu sam Grzegorz Chyrzy, który postanowił publicznie upokorzyć swoją żonę. Chyba po karetkę, bo się żona zapowietrzyła od wstrzymywania powietrza, ostro skomentował. Gwiazda telewizji Polsat powstrzymała się od komentarza, jednak z pewnością zabolały ją tak niemiłe słowa od własnego ukochanego.